Ekonomia, kapitał, gospodarka. Andrzej Rutkowski pisze na Facebooku. I to są ci, co mają być fachowcami i wiedzą, co gadają. Zakochani w Ameryce nie rozumieją nieporozumień z tym związanych. Nie biorą pod uwagę skali golizny w USA. Ja przypomnę, że Wojciech Roman mieszkał parę lat w Stanach Zjednoczonych. Roman nawet się wychował. Zakochani w Ameryce nie rozumieją nieporozumień z tym związanych. Nie biorą pod uwagę skali golizny w USA. Jakby czytali tylko gazetki z bankierskich ulic New York. Nikt z nich nie pojmuje, czym jest oszczędzanie, siła nabywcza pieniądza. Mając wysokie wynagrodzenia płatne na wyrost, dziwią się, że Polacy leni nie oszczędzają i nie są mobilni. W USA zmiana rejonu zamieszkania jest normą. U nas przy braku pracy i niskich zarobkach zmiana nie wchodzi w rachubę. Może przeliczy mecenas, ile na rynku, czyli Roman Rewald. Ile na rynku kosztuje wynajęcie mieszkania, dojazd do pracy 50 km i jak to się ma do 1500 zł na rękę, nie brutto. Takie klituś, bajduś, jak zawsze. Gdyby było panie mecenasie. Nie ma sprawy, że pieniądze są niższe niż w Polsce. Ludzie żyją. No. Stany Zjednoczone są krajem bardzo zróżnicowanym. Są bardzo bogaci. To nie jest tylko Nowy Jork. To jest mnóstwo Stanów. Zresztą w ogóle Stany Zjednoczone to jest federacja. To nie jest jednolity kraj. Ale poza tym, proszę państwa, trzeba przypomnieć. Wiecie, dlaczego Polacy robią zakupy przez internet także w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego robią zakupy? Dlatego, że jest o wiele taniej. Nawet dla nas. Nie, ja porównuję ceny w Polsce z Detroit, gdzie ja mieszkam, i tam ceny są okropne, znacznie miasto, niższe. Brzydkie miasto, straszne. Nieprawda, bardzo ładna suburbia. Samo miasto jest w upadłości, ale dwóch... A samo miasto jest w upadłości, ale w ogóle jest piękne. Wspaniałe muzeum samochodów. Jest dobre muzeum, jest ładne centrum, natomiast wokół miasta jest fenomenalna suburbia. Kiedyś mi tam bagaż zginął, proszę pana, w Detroit pańskim. No to straszne. Czuję się osobiście odpowiedzialny. Dobrze zarabiać w Polsce, a żyć w Stanach. Mm-hmm. No, ale nie bez powodu emigracja zarobkowa Polaków do Stanów Zjednoczonych bardzo zmalała. Zainteresowanie kryciem papą domów na przedmieściach Nowego Jorku czy Chicago bardzo zmalało. Polacy wolą pracować albo w Polsce, albo w Londynie, albo w Irlandii. Więc tutaj myślę, że takie zmiany to są zupełnie, zupełnie normalne. To, co jest ważne dla mnie w Stanach Zjednoczonych, to ten system podatkowy. Zdecydowana większość podatków, 70-80% podatków pobieranych jest wydawanych w miejscu pobierania, a nie jak w Polsce, że wędrują do centralnego budżetu.